Ghosty. Nieszczęsne ghosty. Masz problem pewnie z tymi ghostami, co? Nie wiesz, jak je grać. Nie wiesz, jak to jest. Nie wiesz, jak w ogóle kontrolować tą lewą rękę. Nie wiesz, w czym jest kurde problem. Dlaczego na przykład u mnie brzmi to, no, powiedzmy już w miarę przyzwoicie. Dlaczego tobie tak, Oskar, fajnie wychodzą te ghosty, że są takie czytelne i tak fajnie robią takie wrażenie, jakby, nie wiem, jakby koło ciebie stał ktoś z jakąś grzechotką i w tym twoim właśnie takim prostym rytmie jeszcze tam jakieś robił takie, przeszkadzał ci po prostu, ale w taki fajny sposób, prawda? To jest ogólnie na maksa szeroki temat, żeby w ogóle nie będę się tu chyba teraz jakby wypowiadał na temat tego, czym są ghosty, skąd się wzięły. Po prostu są to ciche nuty grane na werblu, prawą lub lewą ręką, jak widzieliście. Jest różnica między świadomym graniem ghostów, a nieświadomym. Tak samo jak świadomym operowaniem wartościami i dynamiką. To są właśnie te dwa takie światy, że czasami jesteśmy jedną nogą w tym, jedną nogą w tym. Czasami jesteśmy właśnie obiema nogami w tym świecie nieświadomym i nie wiemy na przykład, że tam jesteśmy. No to też jest, kurczę, to też jest problem, dlatego warto jest wiedzieć, w którym świecie się jest. Czasami gadam takie rzeczy, że potem jak to oglądam naprawdę, to mówię: Jezus Maria Podolski. Taką pierwszą rzeczą, którą trzeba w ogóle zauważyć, to jest to, że może przesunę hi-hat, nie? Żebyście widzieli moją lewą rękę i zagram po prostu na staksie prawą ręką. Ja, gdy gram ghosty, to zauważcie, w jakiej pozycji jest moja ręka. Naprawdę spróbujcie tutaj zwrócić uwagę na wszystkie jakby szczegóły, nawet tutaj to, nie? Że w sytuacji, gdy ja gram rimshot, zagram teraz właśnie rytm, gdzie będzie rimshot. Rimshot to czyli uderzenie w obręcz i w membranę jednocześnie. Na przykład coś takiego. Więc jak widzicie, moja ręka po uderzeniu w pozycji właśnie takiej zrelaksowanej jest w tym miejscu. Tak więc ona jest gotowa do tego, żeby wykonać tego ghosta na przykład, nie? Więc jeżeli ja miałbym zagrać właśnie ciche uderzenie na werblu, czyli takie, zauważcie, że mój nadgarstek idzie do dołu, nie? Tu, w ten sposób. Istotny jest też chwyt pałki. Ja akurat trzymam ją w ten sposób, że mam ją na kanale Podolski Drum Studio. Macie link w opisie też poniżej. Jest tam odcinek o tym, jak trzymać pałki i tam jest godzinny odcinek poświęcony właśnie temu, jak trzymam ja i jak polecam też w ogóle trzymać, nie? Nie trzymam w ten sposób, o. Czegoś takiego nie ma, ponieważ te rzeczy generują właśnie te złe granie tych ghostów. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Przy tym dobrym graniu ghostów właśnie, to ja tylko ruszam lekko nadgarstkiem w dół. I już mogę grać te ghosty. Na chłopski rozum, grając taki rytm. Tum. Ta, ty, pa, ty, pa, ty. Ta, ty, ta, ty, pa, ty, pa, ty, pa. Już jak widzicie, już po tym rimshocie moja ręka jest od razu zrelaksowana, ja tylko lekko nią ruszam, żeby zagrać te ghosty. To, żeby umieć w ogóle odseparować też tak tą jakby lewą część ciała i prawą, to też wymaga jakby ćwiczeń na padzie, na przykład w sposób taki, że gracie tutaj jakby freestroke taki akcentowany, a tą lewą ręką gracie cicho, nie? Na przykład na werblu to brzmiało w ten sposób. Bez rimshota, tylko po prostu freestyle w takie wysokie, odbijane uderzenie.
I teraz w sytuacji, na przykład, gdy chcę zagrać podwójne uderzenie, tak zwanego podwójnego ghosta, czyli coś, jakbym wam to zaśpiewał, zabitboxował. Tum. Pant, pacy, pacy, pant, tatatum. Pant, pacy, pacy, pant, zagadum. Wiecie, o co chodzi? Patrzcie. I to, jak widzieliście, jest w pełni zamierzone przeze mnie i świadomie grane. Ja wiem, ile ja chcę uderzeń tutaj uzyskać i wiem, jakie to są po prostu wartości. To są jakby dwie ostatnie 32. Czyli jak gramy sobie na przykład rytm taki z tymi ghostami, ja go teraz zagram na obręczach, nie? Czyli a te ghosty będę grał tutaj palcami, nie? Czyli mamy coś takiego. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i dwa i trzy i cztery i. Na pewno, jak już powiedzmy troszeczkę popróbowaliście te ghosty pograć, jeśli jesteście takimi bębniarzami, że już na przykład gracie w jakiejś kapeli, gracie takie piosenki typu Californication, na przykład Red Hot Chili Peppers albo inne podobne właśnie bity, gdzie ten werbel wyraźnie jest słyszalny, w ogóle ten ghost, no to najłatwiej jest uzyskać te ghosty właśnie robiąc coś takiego, prawda? Ja w ogóle też to przechodziłem wszystko, na serio, nie? Że robi się coś takiego. Nie mówię, że to jest coś złego, no bo tak jak powtarzałem zawsze i wszystkim mówię, to jest sztuka, nie? Tak więc to, wiesz, może się okazać na przykład kiedyś, że tym rytmem dograsz się do jakiejś piosenki, która zdobędzie jakieś tam, wiesz, nagrody i nagle się okaże, że zadzwonisz do mnie i powiesz, i co? To jest właśnie ślepą uliczką, ponieważ nigdy nie wiesz, ile tych uderzeń zagrasz, nigdy nie wiesz, z jaką głośnością też będą. To jest takie jakby pochodne od tremola. Bo tremolo to jest... A to też jest taki szmer. To się stosuje, wiadomo, na przykład w sytuacjach takich. Tylko że ja wiem, że chcę po prostu to uzyskać, prawda? A jeśli ty chcesz zagrać na przykład w szybkim tempie coś takiego, to tutaj już jest właśnie wymagane to... Znaczy to jest wymagane, no musisz po prostu wiedzieć, co chcesz grać. Jakie ćwiczenia w ogóle do tego. Na początek pograłbym coś takiego powoli i na serio spróbował zaobserwować, nagrał siebie w ogóle tak jak ja nagrywam teraz tutaj siebie. Mi też to będę oglądał, jak będę to montował. I spróbuj zaobserwować to, jak siedzisz w ogóle. Jak ta linia w ogóle wygląda, czy masz coś takiego? Czy masz coś takiego? Jak trzymasz pałkę? Czy masz coś takiego? Czy generujesz właśnie te ghosty przez takie szurnięcie? Czy faktycznie grasz tyle, ile potrzebujesz? Czy to jest faktycznie... Czy to się faktycznie dzieje stąd? To nie jest coś takiego, że ja tą pałkę już wypuszczam, że ja robię już, wiesz, patal, że ją wypuszczam i zabieram. Ja tak nie gram. Są bębniarze, którzy tak grają. Ale ja po prostu robię coś takiego, że dla mnie są najważniejsze te dwa palce. Te ją delikatnie obejmują i tu nie ma żadnego ścisku, w ogóle. Ta linia jest ważna, że ja nie mam czegoś takiego do tych ghostów, jeśli miałbym mieć werbel tutaj. Werbel mam na płasko i nawet jeżeli dam, jeżeli wbiję o stopę na przykład mocno i hi-hat mocno, że pięty mam do góry, to tak czy tak moja lewa noga w ogóle nie chadzi o moją lewą rękę, nie? Nawet jeśli ja przyłożę ją tak, to i tak nie mam, wiesz, w ogóle takiej sytuacji. Co się wiąże z tym, że musiałem usiąść wyżej, niż mi się wydaje w ogóle. Jak siadam za zestaw, to mogę usiąść niżej i mogę stwierdzić, że już jest okej, nie? No ale wtedy musiałem dać wyżej werbel. Więc to trzeba jakby znaleźć taki po prostu kompromis, nie? Moje kolana są w ogóle w dół, nie mam czegoś takiego. Siedziałem tak wiele lat i to nie jest za dobra pozycja, tak więc ja po prostu siedzę, no można powiedzieć, dość wysoko, no. No tak, no ten werbel to jest głębokość chyba 5.
tego suprafonika, tak więc zobacz, wiesz, zobacz dokąd mi, jak daję, jestem na palcach, nie, w tej nodze, zobacz dokąd mam tą, nie, nie wiem czy to widać w tej kamerze, dokąd mam kolano. Spróbujcie poćwiczyć coś takiego. Tylko na hi-hacie, nie? I zaobserwuj to, czy robisz tak. Ta rozpiętość dynamiczna na pewno będzie mała, zwłaszcza jeżeli grasz na przykład bez rimshota. Czyli możesz zacząć od czegoś takiego. I próbować na przykład ściszać tą lewą rękę. Jeszcze jedna ważna rzecz. Zauważ. Nie robię zamachu takiego. Nawet gdybym grał, powiedzmy, ten rytm, który grałem, ten sym, czy, ta, czy, pa, czy, pa, czy, ta, czy, ta, ta, czy, ty, ta, to zagram to bez rimshota, dobra? I zobaczcie, że to już i tak jest ta rozpiętość dynamiczna dość fajna, nie? To jest, myślę, taki pierwszy film o ghostach. Coś czuję, że będzie więcej tych filmów, bo to jest dość szeroki temat, jak wspominałem na początku. Ale no warto w ogóle też, myślę, że na pierwszy rzut w ogóle zdać sobie sprawę z tego i przede wszystkim poskanować siebie. No, tak, jest też gorzej. W ogóle warto jest ćwiczyć w ogóle dynamikę też na werblu. Padem, wiadomo. Ale potem dobrze jest to aplikować potem na werbel. Na przykład jakbyśmy sobie grali właśnie paradidla pojedynczego z akcentami, czy i przesuwanie w ogóle tych wszystkich akcentów. I film o przesuwaniu akcentów i o paradidlu, w ogóle trening do paradidla i przesuwanie akcentów, cały ten temat, to też linki są w opisie. Dobra, no to na przykład, nie, bez rimshotów. I zobaczcie, że tutaj też jest w ogóle ta zasada, że ja też staram się grać z taką głośnością, w ogóle ghostowatą jakby, te uderzenia poza akcentami, nie? Z rimshotem. Teraz od tu hi-hat, nie, z powrotem. Ugh. Jezus. To są źle zagrane ghosty. To jest w ogóle tak, że uczymy swoje ciało w jakiś tam nawyków, odruchów, bo to generalnie na tym też polega. I potem jak chcesz zagrać właśnie to... No to zaczynasz właśnie odpalać ten swój zły nawyk i grać właśnie te złe po prostu ghosty, nie? Więc to jest, a to są na przykład, to jest groove z dobrze zagranymi ghostami, czytelnymi.
czy nawet granie paradilla pojedynczego, też już jako groove. Stopa na pierwszy akcent tutaj na hi-hecie, prawa ręka w ogóle na hi-hat, lewa ręka na werblu, stopa na akcent na prawą rękę, na lewą rękę nie ma ani stopy, ani nic. Nie tylko jest, tylko jest rimshot, czy też głośne uderzenie. I takie coś pograjcie, ale na przykład pograjcie to w takim tempie. To jest, powiedzmy, Ghosty, część pierwsza. Część druga na pewno też będzie. Czekam na wasz feedback, co w ogóle o tym sądzicie. I, no i tyle, co by w ogóle tutaj dodać, co dopowiedzieć, jakie macie pytania, spostrzeżenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Grajcie, ćwiczcie, pytajcie, piszcie. Ja nie wiem, czemu ten hi-hat odkładam z powrotem. Dobra, wszystkiego, no, powodzenia. Yo.